Za nami 30. kolejka drugiej ligi, w której nie obyło się bez niespodzianek. Zaskakująco zakończyły się mecze lidera i wicelidera. Dobrze spisały się za to niektóre zespoły broniące się przed spadkiem, a najwięcej bramek padło w Krakowie. Na początek prezentujemy rozkład meczów tej kolejki. Interesująco zapowiadały się mecze w Siedlcach, Olsztynie, Stalowej Woli czy Puławach. Zapraszamy na magazyn drugiej ligi. Piątkowe spotkanie w Siedlcach zapowiadało się na mecz kolejki. Liderująca Pogoń chciała zrobić kolejny krok w kierunku pierwszej ligi, a piąta Radunia Stężyca utrzymać się w strefie barażowej. Obie drużyny postawiły od początku na obronę i długo trzeba było czekać na okazje bramkowe. W 27 minucie Pogoń straciła piłkę pod polem karnym rywali. Paweł Czajkowski przebiegł ponad pół boiska, zagrał na lewo do Wojciecha Słomki. Ten od razu podał w pole karne, a Wojciech Łuczak strzelił i po rykoszecie futbolówka wpadła do siatki. Strzelec gola nawet się nie zorientował, bo w tym czasie miał pretensje do sędziego i domagał się rzutu karnego. Pogoń próbowała odrobić straty, ale dopiero w końcówce pierwszej połowy miała okazję. Po indywidualnej akcji Cezarego Demianiuka Kacper Tułowiecki z trudem odbił piłkę. A po rzucie rożnym Przemysław Misiak wygrał pojedynek w powietrzu, ale trafił w słupek. Po zmianie stron Radunia znów pokazywała, jak wyprowadzać kontrataki. W końcu piłka trafiła do Czajkowskiego, ten wyłożył ją Matejowi Mrsiczowi, po którego strzale Jakub Burek znów został zaskoczony. 75. minuta to kolejna strata Pogoni i szybka akcja gości. Długie podanie Słomki, Mrsicz zagrywa w pole karne, a Mateusz Kuzimski z pierwszej piłki zapewnia Raduni trzybramkowe prowadzenie. Pogoń nie potrafiła zareagować i przegrała pierwszy raz od 24 lutego. Do Chojnic na być może mecz ostatniej szansy w walce o utrzymanie przyjechała Sandecja Nowy Sącz. Tyle, że chojniczanka też ma jasny cel – wrócić po roku do pierwszej ligi. Już w trzeciej minucie gospodarze mogli potwierdzić aspiracje. Po stracie piłki w środku pola przed szansą stanął Wojciech Szumilas, uderzył z 20 metrów i Martin Polaczek musiał się wykazać, by odbić strzał. Chojniczanka była też groźna w kontrataku. Zaatakował Antoni Prałat, trochę za długo zwlekał, w końcu wyłożył piłkę Hide Vitaluciemu, którego uderzenie zostało zablokowane. Za chwilę po rzucie rożnym wykonywanym przez Petera Koleszara niecelnie głową strzelił Walerisz Szabala. W 24 minucie odpowiedziała Sandecja. Po akcji Tomasza Nawodki z Kamilem Słabym, ten drugi dośrodkował. Strzał Rafała Wolsztyńskiego odbił jednak Michał Antkowiak. Kolejny raz do głosu doszli gospodarze. Strzał Prałata, choć celny, to nie sprawił problemów Polaczkowi. Podobnie jak ta próba Szumilasa. Po zmianie stron sytuacja się nie zmieniła i nadal przeważali piłkarze trenera Krzysztofa Bredę. W 49 minucie wyprowadzili kontratak. Szabala zagrał do Dominika Banacha, ale ten został zablokowany. 8 minut później kolejne szybkie wyjście z piłką. Marcin Kozina świetnie podał do Szabali, a Łotysz na raty pokonał Polaczka. Chojniczanka chciała więcej. Przed szansą stanął Prałat, ale tym razem bramkarz dobrze interweniował. Za chwilę pomocnik chojniczanki miał jeszcze lepszą okazję, był sam przed Polaczkiem, ale w porę wrócił na Wodka. Także Banach próbował podwyższyć strzałem z dystansu i znów lepszy był Słowak. Tuż przed końcem meczu otworzyła się szansa dla Sandecji. Za niebezpieczne zagranie Damian Nowacki zobaczył drugą żółtą, a za chwilę czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. 8 minut gry w przewadze to było jednak za mało, by goście uratowali choćby punkt. W Krakowie Hutni gościł najlepszą wiosną i niepokonaną do tej pory w 2024 roku Polonię Bytom. Gospodarze też ostatnio są w formie, więc były szanse na ciekawy mecz. Pierwsi okazje stworzyli Hutnicy. Dominik Zawadzki zagrał prostopadle do Marcina Budzińskiego, który był w polu karnym i strzelił tuż obok słupka. W 19 minucie Hutnik wykonywał już szósty rzut rożny. Dośrodkował Denis Rakels, piłka w końcu trafiła do Krystiana Lelka, który mocnym uderzeniem prawą nogą zapewnił krakowianom prowadzenie. Zaledwie kilka minut później ponownie w pole karne zagrał Łotysz, głową uderzył Igor Tarasows i niewiele zabrakło, by przelobował bramkarza. Hutnik kontrolował mecz i stwarzał kolejne okazje. Po akcji Filipa Jani Marcin Wróbel z około 10 metrów strzelił nad bramką. Tuż przed końcem pierwszej połowy znów akcja Hutnika. Rakels chciał zagrać w pole karne, został jednak zablokowany, a piłka trafiła pod nogi Dominika Zawadzkiego, który uderzył po ziemi i było 2-0. Zanim piłkarze zeszli do szatni, gospodarze zaatakowali jeszcze raz. Z prawej strony dośrodkował Karol Głogowski, Budziński uprzedził Karola Szymkowiaka i trafił na 3-0.
Początek drugiej połowy nie przyniósł emocji, ale w 58 minucie zapewnił je Rakels. Po rzucie rożnym dla Polonii Hutnik wyprowadził błyskawiczną kontrę, Łotysz pobiegł sam na bramkę, pokonał kilkadziesiąt metrów i mierzonym strzałem zdobył czwartego gola. Polonia nie potrafiła zupełnie zareagować. Łatwiej jej było od 83 minuty, po tym jak Maciej Urbańczyk w środku boiska ostro sfaulował Tomasza Gajdę i sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Dwie minuty później właśnie Gajda podał miękko w pole karne, a Jakub Pochciął zdobył ładną, ale tylko honorową bramkę. Broniący się przed spadkiem GKS Jastrzębie gościł rezerwy Zagłębia Lubin, które ostatnio są w formie i awansowały nawet do strefy barażowej. Piłkarze obu drużyn długo kazali czekać na dogodne sytuacje. W 14 minucie po rzucie rożnym dobrą szansę miał Mateusz Dziewiatowski, ale jego strzał z około 13 metrów po rykoszecie wyszedł za linię końcową. Kwadrans później przed szansą stanął João Guilherme. Z rzutu rożnego podał Bartosz Boruń, Portugalczyk uderzył głową, jednak obrońca Zagłębia wybił piłkę sprzed bramki. Po chwili kolejny korner, tym razem krótko rozegrany, dośrodkował Jakub Iskra, a Sebastian Rogala z bliska nie zdołał trafić do siatki. GKS nie rezygnował, kolejny stały fragment. Z rzutu wolnego zagrał Boruń, piłkę przejął Mateusz Chmarek i strzelił, jednak piłka po rykoszecie odbiła się od poprzeczki. Po zmianie stron nadal przeważali Jastrzębianie. W 51 minucie z prawej strony dośrodkował Boruń, z bliska głową uderzył Rogala, ale znów po interwencji rywali skończyło się rzutem rożnym. Po chwili GKS był jeszcze bliżej gola, ale w jednej akcji Michał Bednarski trafił w poprzeczkę, a Chmarek w słupek. W końcu jednak się udało. Po kolejnym rzucie rożnym Guilherme ponownie uderzył głową i tym razem pokonał Szymona Wajraucha. Dopiero wtedy groźniej zaatakowało Zagłębie. Po składnej akcji przed szansą był Wojciech Szafranek, ale Jakub Trajanowski zażegnał niebezpieczeństwa, jednak tylko na chwilę, bo jeszcze lepszą okazję miał Rafał Adamski. Napastnik gości nie trafił jednak w bramkę. Gospodarze chcieli przypieczętować wygraną. Najpierw po strzale Bednarskiego świetnie zareagował Wajrauch, a w 76 minucie po rzucie rożnym Guilherme wcelował w słupek. 10 minut przed końcem atut zyskało Zagłębie, bo Bednarski za dwie żółte kartki musiał opuścić boisko. Goście od razu przycisnęli. Z pola karnego strzelił Szymon Karasiński, jednak Jakub Trojanowski obronił. GKS utrzymał prowadzenie i zdobył cenne 3 punkty. W puławach zmierzyły się dwie drużyny, którym zagraża degradacja. Wisła do Skry Częstochowa traciła 3 punkty, a więc mogła dogonić rywali w tabeli. Stawka spotkania sprawiła, że od początku było na boisku nerwowo, a brakowało składnych akcji. W 19 minucie po rzucie rożnym piłka trafiła do niepilnowanego Oliwiera Wyparta, ale zamiast strzelać próbował podawać i piłkę złapał Oskar Mielcarz. 10 minut później w podobnej sytuacji pomocnik Skry spisał się lepiej. Wcelował w bramkę, jednak świetnie spisał się bramkarz Wisły i wciąż było 0-0. Okazję miała też Wisła, choć dzięki rywalom. Z prawej strony po ziemi zagrał Mateusz Klichowicz, Oliwier Kucharczyk interweniował niepewnie i piłka minimalnie minęła bramkę. Obrońca Skry mógł się zrehabilitować tuż po przerwie. Po rzucie rożnym z bliska strzelił głową, jednak tuż obok słupka. Wciąż bliżej gola byli goście. Po kolejnym dośrodkowaniu z około 15 metrów głową uderzył Maciej Mas i też minimalnie się pomylił. W 68 minucie odpowiedzieli gospodarze. Z rzutu rożnego dośrodkował Klichowicz, uderzył Maciej Bortniczuk, ale Jakub Rajczykowski obronił. Niespełna kwadrans przed końcem rezerwowy Mateusz Kaczmarek ostro sfaulował Janusza Nojszewskiego i sędzia Marcin Bielawski wyrzucił go z boiska. Gospodarze szybko wykorzystali grę w przewadze. Klichowicz na lewej stronie zagrał w pole karne, Piotr Giel przedłużył podanie, a Bortniczuk z bliska wbił piłkę do siatki. Mimo osłabienia Skra jeszcze zaatakowała. W doliczonym czasie Przemysław Sajdak mocno uderzył zza pola karnego, ale trafił w poprzeczkę. Wisła wygrała i zrównała się punktami ze Skrą. Po porażce Pogoni szansę na zmniejszenie dystansu do lidera miał drugi w tabeli KKS. Tym bardziej, że do Kalisza przyjechał jeden z najgorzej grających zespołów na wyjeździe, Olimpia Elbląg. Tymczasem już w 6 minucie po wyrzucie z autu w pole karne przez Bartłomieja Mruka i przedłużeniu przez Kacpra Filipczyka prowadzenie gościom dał Michał Kuczałek.
Gospodarze nie za bardzo potrafili zareagować. W 15 minucie po podaniu Kamila Koczego, zgraniu przez Huberta Sobola, Jakub Staszak próbował dośrodkować. Trafił jednak w Łukasza Sarnowskiego i piłka nieznacznie minęła bramkę. Bliżej było drugiego gola dla gości niż wyrównania. Po akcji Macieja Famulaka, który wbiegł w pole karne i uderzył z ostrego kąta, Maciej Krakowiak musiał interweniować. Także po przerwie Elblążanie mieli okazję. Jakub Sangowski przejął piłkę, popędził na bramkę KKS-u, jednak uderzył niecelnie. Po chwili pod drugim polem karnym świetnym podaniem popisał się Michał Bednarski. W dogodnej sytuacji był Nestor Gordillo, strzelał dwa razy, ale blokowali go rywale. W końcówce po błędzie obrońcy piłkę przejął Famulak, wyłożył ją Kasprowi Jóźwickiemu, który jednak zmarnował okazję. W ostatniej akcji meczu przed szansą na wyrównanie stanął Gordillo, ale przestrzelił i Olimpia wygrała trzeci raz w tym sezonie na wyjeździe. Szukająca formy z jesieni Kotwica pojechała do Stalowej Woli, by zmierzyć się ze Stalą, która wiosną punktuje znacznie lepiej niż rywale. Już w trzeciej minucie po podaniu Jonathana Juniora Leon Krekowicz zaatakował prawą stroną, strzelił i zmusił do wysiłku Mikołaja Smyłka. Kolejna okazja to uderzenie zza pola karnego Brazylijczyka, które minęło bramkę. To właśnie ci dwaj zagraniczni zawodnicy najmocniej zagrażali Stali. W 25 minucie podał Chorwat, strzelił Junior i piłka po rykoszecie sprawiła problemy Smyłkowi. Gospodarze nie potrafili zagrozić bramce rywali. Także po przerwie pierwsi zaatakowali goście. Po akcji Tafary Madembo strzał Felipe Oliveira został zablokowany, a piłka po poprawce Kamila Korta przeleciała nad poprzeczką. W 60 minucie indywidualna próba Krekowicza, który strzelił za słabo, by pokonać Smyłka. Za chwilę Madembo rozegrał piłkę z Cezarym Polakiem, a akcję strzałem zakończył Michał Cywiński i znów górą bramkarz Stali. Nadal atakowali goście. W 78 minucie Stali dopisało szczęście, bo Filip Kozłowski po dośrodkowaniu Krekowicza trafił w słupek. 3 minuty później w końcu okazję miała Stal, ale Marek Kozioł obronił uderzenie Łukasza Furtaka i błyskawicznie wyprowadził kontratak. Po jego wykopie piłka przeleciała nad Damianem Oko, dopadł do niej Junior i w sytuacji sam na sam pokonał Smyłka. 1-0 dla Kotwicy. Dopiero wtedy gospodarze zaczęli stwarzać zagrożenie. Tuż po wznowieniu od środka w pole karne dośrodkował Damian Urban, a Sebastian Struzik z bliska nie wcelował w bramkę. W doliczonym czasie Bartosz Pioterczak świetnie uderzył z rzutu wolnego, ale Kotwicę uratował słupek. Stal walczyła do końca. W 94 minucie dośrodkował Furtak. Niepotrzebnie z bramki wybiegł Kozioł, a Struzik uratował Stali punkt. Przedostatni w tabeli Stomil gościł rezerwy Lecha Poznań, które jeszcze nie zapewniły sobie utrzymania. To jednak gospodarze byli pod ścianą, bo przed meczem tracili do bezpiecznego miejsca już 6 punktów. Goście nie zamierzali niczego ułatwiać i pierwsi zagrozili rywalom. W 15 minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Maksyma Pietrzaka strzelił Maksymilian Dziuba, ale obrońca Stomilu wybił piłkę sprzed bramki. Za chwilę gospodarze wyprowadzili kontratak. Gdy wydawało się, że nic z tego nie wyjdzie, na zaskakujący strzał z 30 metrów zdecydował się Filip Laskowski i Adam Stachowiak z trudem sobie poradził. Stomil zaczął przeważać. Po krótko rozegranym rzucie rożnym dośrodkował Łukasz Szramowski i ponownie Laskowski był blisko szczęścia. W końcówce pierwszej połowy świetną okazję stworzył Lech. Z lewej strony w pole karne zagrał Ksawery Kukułka prosto pod nogi Norberta Pacławskiego, jednak napastnik z bliska trafił w poprzeczkę. Gospodarze odpowiedzieli jeszcze świetnym strzałem Filipa Wójcika i też bardzo dobrą interwencją Stachowiaka. Do przerwy było więc 0-0, a po zmianie stron bliżej gola byli goście. Po rzucie rożnym głową uderzył Wojciech Mońka i tym razem refleksem popisał się Miłosz Garstkiewicz. W 60 minucie świetna akcja Lecha. Maciej Orłowski znakomicie zagrał do Aleksandra Nadolskiego. Ten wyłożył piłkę Pacławskiemu, ale napastnik Lecha znów zawiódł. Dopiero w 73 minucie Stomil przypomniał sobie, że walczy o utrzymanie. Po błędzie Tomasza Cywki piłkę przejął Wójcik i strzelił zza pola karnego, jednak tuż obok bramki. 6 minut później pomocnik Stomilu dostał podanie na prawej stronie, zagrał sprzed końcowej linii, a Piotr Kurbiel przyjął futbolówkę i z bliska uderzył na 1-0. Rezerwowy uratował Stomilowi 3 punkty i przedłużył nadzieję na utrzymanie.
Ważne spotkanie rozegrano też w Łodzi. Rezerwy ŁKS-u walczą o strefę barażową, a Olimpia Grudziądz broni się przed spadkiem. W 9 minucie łodzianie wyprowadzili szybką akcję. Zza pola karnego strzelił Pirulo, trafił jednak w słupek. A dobitkę Hiszpana odbił Kacper Górski. Z kolei poprawka Jana Ławęckiego była już bardzo niecelna. 16 minuta to pierwszy strzał gości. Łukasz Bomba nie miał jednak problemu, by złapać piłkę uderzoną przez Igora Maruszaka. Za chwilę w drugim polu karnym Mikołaj Lipień świetnie wyłożył piłkę Pirulo, który z 11 metrów kopnął za słabo i Górski odbił. ŁKS miał przewagę, ale sytuacja zmieniła się przed końcem pierwszej połowy. Wszystko zaczęło się od starcia Szymona Krocza z Aleksandrem Ślęzakiem, po którym ucierpiał ŁKS-iak. Jan Kuźma, który wcześniej dostał żółtą kartkę, gorąco protestował, że sędzia nie odgwizdał faulu. W efekcie arbiter po raz drugi go upomniał i zawodnik ŁKS-u musiał opuścić boisko. Po zmianie stron Olimpia szybko miała okazję. Po rzucie wolnym z bliska strzelił Konstanty Czerny, Bomba jednak odbił. Dobić próbował Damian Kostkowski, a w końcu sytuację wyjaśnił Koprowski. W 65 minucie ponownie po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu z bliska głową uderzył Kacper Cichoń, tym razem jednak bardzo niecelnie, a okazja była bardzo dobra. Kwadrans później Kacper Rychert próbował zaskoczyć strzałem z ostrego kąta, ale Bomba był czujny. Mimo osłabienia ŁKS też nie rezygnował z wygranej. W 83 minucie przed szansą stanął Aleksander Iwańczyk. Po podaniu z rzutu rożnego Macieja Śliwy uderzył z około 14 metrów i Górski musiał wykazać się refleksem. W samej końcówce akcję rozpoczął Dominik Frelek, podał do Rycherta, ten poradził sobie z Tutyszkinasem, wyłożył piłkę Kroczowi i było 1-0. ŁKS nie poddał się. W doliczonym czasie długie podanie spod własnego pola karnego, Koprowski przedłużył zagranie, a Górski w polu karnym sfaulował Oliwiera Sławińskiego i sędzia podyktował jedenastkę. Piłkę wziął Koprowski i kapitan ŁKS-u pewnym strzałem uratował drużynie punkt. Oto wszystkie wyniki 30. kolejki drugiej ligi. KKS Kalisz nie wykorzystał potknięcia Pogoni i wciąż traci do niej 4 punkty. Trwa zacięta walka o strefę barażową. 9. Stal do 5. Chojniczanki traci tylko 2 punkty. W strefie spadkowej niemal przesądzony jest los Sandecji. Za to wciąż kolejne 7 drużyn jest zagrożonych spadkiem. W klasyfikacji strzelców do lidera Huberta Sobola z KKS-u dołączył Jonathan Junior z Kotwicy. Obaj mają po 18 goli. Trzecie miejsce dzielą ze sobą Cezary Demianiuk z Pogoni i Mateusz Kuzimski z Raduni po 14 bramek. W 31. serii spotkań lidera i wicelidera czekają wyjazdowe spotkania z rezerwami zespołów z Ekstraklasy. Trudne zadanie przed Sandecją i Stomilem, które są w najtrudniejszej sytuacji, zagrają na boiskach w Bytomiu i Kołobrzegu. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Do usłyszenia.